Siema, witam na kanale Miejmy Pomysłów na Minutę. Właśnie zbieram się do Jacka, lecę oglądać regały do nowego warsztatu. Zobaczymy, co nam się uda wyrwać. Spotkamy się tam już na miejscu. Trzymajcie się. Siema, jesteśmy u Jacka po materiał. Tak jak obiecałem, rozbiorę się, no bo to gorąco. Wiznąć palet trochę. Z tego będziemy robić stół. Palety odzyskamy, rozbijemy je, pomierzymy, potniemy na dane wymiary. Mamy już przygotowany blat, także to poskręcamy ładnie, zamontujemy blat, będzie przepiękny stół. No więc jesteśmy. Nadszedł w końcu ten pierwszy dzień pracy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to nowy warsztat, urządzamy go zupełnie od zera. Założenie jest takie, żeby zamknąć usta wszystkim tym, którzy mówią, że warsztaty są drogie i w ogóle to... Trzeba mieć profesjonalny sprzęt, drogie materiały, w ogóle jakieś stoły, nie stoły, blaty. Pokażemy Wam, że można urządzić warsztat po naprawdę minimalnych kosztach z recyklingu, z odzyskanych rzeczy. Tu już odzyskaliśmy blat z... Tak jest, to była, słuchajcie, przegroda do przymierzalni. Tak, gruba ściana, trójka, tak, że będzie ok. Jeżeli okaże się w przyszłości, że będzie za cienka trójka, to zdublujemy ją jeszcze raz, dołożymy kolejną płytę. Słuchajcie, usuwamy te elementy, które nam są niepotrzebne. Tak, z przodu mamy uchwyty, wieszaki były zamontowane, kilka sztuk wcześniej się zamontowaliśmy. Z tej strony wygląda to tak. Czekaj, ja podejdę, może pokażę. Słuchajcie, z drugiej strony, tak jak widzicie, mamy lustro po całej szerokości. I jakiś tam uchwyt. Dokładnie. To co? Wymontujemy najpierw. Słuchajcie, obróciliśmy sobie lustrem do siebie. Okazuje się, że ono jest przyczepione na taśmę dwustronną. I musimy je teraz usunąć. Użyjemy brzeszczota. Całe szczęście, że jest przyklejona na taśmę dwustronną, że już częściowo odchodzi. Ale lustro ocalało, także jest ok. Może jeszcze je do czegoś wykorzystamy. Na razie wyląduje w magazynie. Tak, na razie wyląduje w magazynie. Trzymam w ręku kawałek tej płyty. Tutaj po brzegach z przodu, tak jak pewnie widać, są takie wpusty. Obetniemy kawałek, żeby tych wpustów nie było. Będziemy mieli naprawdę fajny blat. Dobrze, okleiliśmy sobie płytę, żeby zminimalizować odpryski. Piłę mamy podłączoną pod odkurzacz, tniemy w pomieszczeniu, aby nie robić sobie zbędnego bałaganu. No i co? Rękawice, pamiętajcie o nich. Okulary ochronne, ja przy swoich okularach powinienem mieć co prawda maskę, ale dzisiaj zapomniałem, więc użyję okularów, które mam. Ochrona słuchu. Dobra, Jacku. To działamy dalej. Działamy dalej. Przycięło idealnie. Tak jest. Tutaj ten front był troszeczkę szerszy niż tam. Ale... Super.
tak jak mówiliśmy, będzie budżetowo. Materiał na nogi to fragmenty palet do przeważenia drapem. Powyciągaliśmy gwoździe, one są gotowe, teraz je dotkniemy na odpowiedni wymiar. Czyli wielka też nowa jakiś model. Słuchajcie, wyrównamy sobie to wszystko z grubsza i to będą nasze nogi black na 72 mm, 72 cm wysokości, więc będziemy je musieli poprzecinać na 69. Najpierw poprzednijemy, dotkniemy na odpowiedni. Obniżyliśmy nogi. Przenosimy ładnie dookoła, żeby płacnąć piłą. No nie mamy dużej piły stołowej, nie jesteśmy z obłady profesjonalnych. Belka ma 10 cm niecałe, także trzeba będzie objechać piłą ładnie dookoła. Dobra, belki pomierzone. Zadanie dla Jacka. No Jacek, pokaż co potrafisz. Idealnie. Przycięte. Jedno z głowy. Później jeszcze będzie 5. Obróbka. Jeszcze 5. Mamy czołg. Mamy pocięte klocki. Tak jest, wszystkie nogi ucięte. Teraz musimy to z grubsza wyrównać, żeby pozbyć się tych wszystkich drzazg, które tutaj są. Więc co? Działamy. Słuchajcie, belki mamy wszystkie z grubsza przygotowane. Mówię z grubsza, dlatego że to jest mokre drewno, ono jeszcze było całe w śniegu, jak zostało tutaj przywiezione, więc wielkiego cudu nie będzie. Zrobimy, dotniemy jeszcze tylko te dwie belki na długość blatu, zaczniemy już skręcać całą konstrukcję. To już tak nie mieć, żeby było tak równo, bo na antenie jesteś. No. Pierwsze śliwki, robot śliwki. Test. Skręcamy. Bosko. Słuchajcie, zamysł jest taki, że nogi na dole będą wzmacniane pomiędzy sobą tymi krótszymi kantówkami, które nam zostały ze skracania materiału pod te nogi, a na wierzchu pójdą te, które widzicie z długie obok, zaraz obok Pawła i na to dopiero blat. Tak jest, śruby z odzysku teoretycznie, czyli to co zostało z jakiejś tam innej roboty. Tak. Nic nie kupowaliśmy. Będzie to mniej więcej w ten sposób. Podstawa, później pójdzie zastrzał, poprzek, na to idzie belka i na to pójdzie blat. Jak to wyszło? Zaraz zobaczycie, my skręcamy resztę, słuchajcie. I widzimy się za chwilę. Ta konstrukcja powoli powstaje. To, co będzie skrzanione, to oczywiście Jacka wina. Tak jest, słuchajcie. Powiem wam tak, to, że coś będzie skrzanione, to ja się tego mniej obawiam. Bardziej obawiam się tego, że to drewno było mokre. I jak będzie nam skło... To wiesz, nie mogę dużo też. Dawaj to od początku, Jacek. Od początku? Tak, od początku, żebyśmy mogli po kolei ustawić, wiesz. Ale z tamtej strony sobie pójdź. No to zaraz będę wszystkim pokazywał cztery litery. Ale dobra. Nawierciliśmy wcześniej otwory w górnych belkach, bo inaczej bez tych otworów to na pewno by nam nie zaciągnęło. I ostatnie. Czy już mogę? Tak. Tak pięknie, że normalnie. Na to położymy blat, damy boczne zastrzały
konstrukcja nam się nie przyschowała na prawo i lewo. Plus jeszcze będzie przymocowane do ściany, także... Działa. No i co, słuchajcie, skończyliśmy. Stół nasz roboczy skończony, pierwszy etap projektu zakończony. Chcieliśmy wam pokazać, co użyliśmy do tego. Mieliśmy więc tak. Z odzysku blat. Beleczki z palet. Palety oczywiście, z których można takie beleczki odzyskać, to są albo palety do przyburzenia regipsu, ewentualnie jakiś płyt wielkoformatowych, lub blachy stalowej, tak? Przy czym, że w każdym miejscu waszego zamieszkania gdzieś jest taki skład budowlany i można coś takiego zdobyć. A jak nie, to pod dużymi budowami gdzieś tam zawsze, tak. Wyrzucają te duże na stare kontenery, wtedy można znaleźć, nie z tym nie ma większego problemu. Użyliśmy dwóch palet. Dwóch palet i jednej ścianki meblowej jakieś gdzieś tam wygrzewaliśmy z kontenera. No nie ważne. Narzędzi, co już użyliśmy z narzędzi. Mieliśmy starego czołga. Znaczy nie nagrywaliśmy relacji z tego, jak nim szlifujemy z jednego szóstego czasu. Tak, a poza tym jest na tyle, mimo 750 lat jest na tyle miękki w użyciu, że naprawdę trzeba się było napocić, żeby doprowadzić chociaż z grubsza do ładu. One były mokre, więc w ogóle też cudu się z tym zrobić nie dało. Tak. Mieliśmy zestaw wierteł i bitów Makity. Tak na dobrą sprawę użyliśmy jednego wiertła i jednego bita. Dokładnie. Z tego wkrętarkę Hilti, o której niedługo wam opowiemy. No ale tutaj wkrętarka akurat, jeśli chodzi o markę. Nic nie kupiliśmy, żadnego sprzętu, to wszystko stare narzędzia nasze. I starą przycinarkę Bosche jakoś tam. Kilka wkrętów długich, czarnych, do drewna. Oczywiście to wszystko mieliśmy. Tak, no i koszt miarka. No to oczywiście, tak. Miarka, ołówek, wiadomo. Jak wielki był koszt? Ile wydaliśmy stół? Słuchajcie, stół zrobiliśmy w pełni za darmo. Nie wydaliśmy na niego złotóweczki. Natomiast gdybyście by chcieli go sobie zrobić samemu, to przypuszczam, że nie mając żadnych wkrętów, kupując wkręty na wagę w różnych składach do bladek, wkręt za 5, może 7 zł na same wkręty. Tak, poszło parę długich, trochę czarnych. Jak ktoś nie ma wkrętarki, a ma wiertarkę, bity można wiertarką powkręcać. Tak, żeby jeśli ma regulację. Nie kupować, tak, nie kupować wkrętarki specjalnie na 10 wkrętów. Coś bym powiem tak zupełnie szczerze od siebie. Bez czego się warsztat nie może obyć, warsztat nie może się obyć bez wkrętarki. Bo my używaliśmy piły, żeby było szybciej, ale moglibyście to uciąć zwykłą piłą ręczną. Trwałoby to 3 razy, 4 razy dłużej, ale też byście zrobili. Nie wiem, nie potrzebowalibyście czołga, moglibyście użyć kawałka jakiegoś klocka i wziąć papier w rękę i też byście to zrobili. Trwałoby to 5 razy dłużej, ale też byście to zrobili. Natomiast wkręcenie tych wkrętów, których my tutaj użyliśmy, 150 ręcznie śrubokrętem. Nie, tu wiertarka albo minimum wiertarka, jak nie macie, to wiertarka. Tak jest, ale no, podstawowym narzędziem zawsze w każdej robocie pewnie będzie wkrętarka. Także bez tego się... Pokażę wam z bliska, jak ten stół wygląda. Robiliśmy od razu ze strzały. Nie jesteśmy stomarzami, nie mamy profesjonalnego sprzętu, ale wyszło wszystko. A czy mogliśmy wyciągnąć ukośnicę? Nie, no tak, narzędzia już. Kwestia była tego, żeby zrobić projekt najniższym kosztem przy najmniejszej ilości narzędzi. Tak też zrobiliśmy. Nie sztuka, jak ktoś ma warsztat, stół, zagromie, ile pieniędzy, maszyny, festola, czy tam jakieś mafela i tnie pokazuje i docina to z perfekcją do setnych milimetra. Wy tego nie zrobicie, no bo takie sprzęty kosztują dziesiątki tysięcy złotych. Chcę wam pokazać, jak można zrobić coś naprawdę za, w sumie, za śmieszne pieniądze. No tak, no to są naprawdę grosze, nawet przy założeniu, że nie macie nic, musielibyście iść do marketu. Kupicie wkrętarkę przewodową za 120 zł. O, to za 120 już taka naprawdę. Tak.
powiedzmy do tego jakąś piłę ręczną za jakieś 50 zł, też już taką fajniejszą. No to już Stanley będzie za 50 zł. Dokładnie. No i co? No i parę tych wkrętów i poniżej 200 zł przy pokombinowaniu i rozejrzeniu się dobrze dookoła, co można by było wykorzystać. Możecie mieć taki stół i już jest gdzie zaczynać pracę. Teraz wam pokażę z bliska, jak wyglądają zestrzały i reszta. Blad trójka. Belki ósemki. Ktoś zada pytanie, dlaczego zastrzały są takie krótkie. To są resztki, które mieliśmy pozostałości z docinania. I jeszcze z gąsek tym. Robimy zastrzał, jeżeli mamy niedużo materiału na nogach, to na jednej nodze, tak jak tutaj, w jednym kierunku, a na drugiej nodze w drugim kierunku. I tu po przeciwnych też tak samo, żeby po prostu z tyłu nam się nie ruszał. Widzimy się wkrótce, będziemy dalej zagospodarowywać to pomieszczenie. Zobaczcie, co